Cześć, z tej strony Kamil, solista wirtualnych biało-czerwonych iskier. Jesienią zeszłego roku miałem okazję porozmawiać z człowiekiem legendą lotnictwa wojskowego. Człowiekiem, który przez lata reprezentował nasz kraj na arenie międzynarodowej, pilotując samolot TS-11 Iskra w zespole biało-czerwonej Iskry. Mariusz, o którym mowa, w zeszłym roku stał się również ekspertem naszego zespołu, a także mentorem. Kim dokładnie jest mój rozmówca? Jest to major rezerwy, pilot Mariusz Szymla. Serdecznie zachęcam Państwa do przesłuchania tej rozmowy. Jesteśmy teraz na pokazach wirtualnych. Rozmawiamy teraz w przerwie między pokazami. Stąd moje pierwsze pytanie o te pokazy prawdziwe, na których miałeś okazję latać. Jak to jest, kiedy już na niej się decydujecie gdzieś lecieć? Załóżmy, że zespół został zaproszony. Podjęliście chęć lotu na te pokazy, zostaliście oddelegowani. Jak to wygląda, kiedy na przykład już powiedzmy wylecicie z Polski, nie wiem, załóżmy do Ostrawy czy na inny pokaz? Jak wygląda taki weekend pokazowy? Wszystko zależy od tego, jak daleko lecimy, bo jeżeli lecimy daleko na przykład do Francji albo że musimy zrobić parę skoków, jak ja to mówię, naszych przelotowych, no to najczęściej z Dęblina przelatywaliśmy do Świdwina. W Świdwinie nocowaliśmy, albo w Świdwinie, albo w Poznaniu nocowaliśmy i później rano startowaliśmy na pokazy. Dolatywaliśmy do miejsca, gdzie mamy zrobić pokaz. To był na przykład czwartek, ewentualnie piątek. Jak dolecieliśmy, no to po odtworzeniu gotowości bojowej samolotów organizator najczęściej prosił, abyśmy wykonali trening, pokazali im, co robimy. Jak dolatywaliśmy we czwartek, to mieliśmy ten dzień, taki odpoczynek. I w piątek przyjeżdżaliśmy na lotnisko, wykonywaliśmy trening. Organizator patrzył, jak jest wykonywany pokaz, czy to jest wszystko wykonywane bezpiecznie, czy zgodnie ze wszystkimi regułami i z graficznym planem, który wcześniej został wysłany do organizatora naszego lotu, naszego pokazu. Później po tym treningu omówienie razem z organizatorem, czy wszystko było w porządku, czy nigdzie nie przekroczyliśmy na przykład linii pokazu, albo nie przekroczyliśmy minimalnej wysokości. Jeżeli chodzi o pokaz, nasze omówienie lotu, powrót do hotelu, na następny dzień przyjazd z samego rana, briefing, najczęściej dowódca i jego zastępca szli na briefing rano przed pokazami. Wykonywaliśmy pokaz o godzinie wskazanej przez organizatora. Po pokazie najczęściej czekaliśmy aż powiedzmy, no chodziliśmy sobie, przyglądaliśmy się pokazom innych zespołów, ewentualnie innych uczestników. Powrót do hotelu, w hotelu odpoczynek, w niedzielę powtórka, czyli przyjeżdżamy na briefing, po briefingu chwila odpoczynku, briefing nasz taki zespołowy, pokaz, po pokazie znowu odpoczynek, no i najczęściej w poniedziałek powrót. Wszystko zależało od tego, jak daleko odlatywaliśmy od Polski. Okej, okay. A kiedy jesteśmy już teraz przy pokazach, to na których najchętniej się pojawialiście? Które mieliście jakiś taki największy sentyment, do których najbardziej Wam było miło wracać albo latać? W zasadzie każdy wylot na każde lotnisko, gdzie lecieliśmy, to był dla nas taki, powiedzmy, bardzo, bardzo ciekawy i chcieliśmy lecieć, niekoniecznie, powiedzmy, wracać do tych lotnisk, gdzie już lataliśmy i robiliśmy pokazy, ale najczęściej bardzo lubiliśmy latać na przykład do Francji. Francja nas przyjmowała tak gościnnie, aczkolwiek w jednym, ale to pominę to. No i Francja, Czechy też bardzo, bardzo, bardzo lubiliśmy latać, ale nie będę tutaj teraz, powiedzmy, wymieniał, że tu albo tu, bo wszędzie, gdzie lataliśmy, to zawsze, jeżeli chodzi o organizatora, było wszystko zrobione tak, że myśleliśmy o tym, żeby
Jeżeli powiedzmy ktoś nas by jeszcze raz chciał zaprosić, myśleliśmy o tym, że chętnie i przekazywaliśmy organizatorowi, że chętnie wrócimy na to lotnisko, jeżeli będą gdzieś jakieś pokazy. Także nie mam jakiegoś takiego jednej miejscowości, gdzie naprawdę chętnie bym wracał i tam wykonywał pokaz. W każdej miejscowości było bardzo miło, aczkolwiek bardzo wspaniale wspominam Finlandię, gdzie na zrównaniu dnia z nocą, byliśmy tylko tam raz, na zrównaniu dnia z nocą żeśmy wykonywali pokaz i to był pokaz, który powiedzmy wykonywaliśmy od 23, tam 4:35 chyba do 24. To był nasz taki najpóźniejszy pokaz, który mogliśmy wykonywać w całej naszej historii zespołowej. Trochę nawiązując do tego, bo my w wirtualnym świecie nie musimy narzekać na warunki powietrzne, warunki jakie mamy związane z deszczem, z wiatrem. Jak sobie ustawimy, tak mamy. Pytanie, czy zdarzyło się wam tak, albo ile, czy w ogóle tak się zdarzyło, że poleciliście gdzieś na pokazy i okazało się, że w sumie to cały weekend jest poza lotami, bo warunki, które są całkowicie nie do tego zdatne? Albo czy na przykład lataliście na jakichś takich minimach, że załóżmy podstawa jest na tyle nisko, że możecie robić program niski, ale coś chcecie pokazać? Jeżeli chodzi o pokazy, to w dokumentacji naszej mamy dwa warianty, wariant niski, wariant wysoki. Trzymamy się tego. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby wykonywać loty. Nie mogliśmy sobie pozwolić na to, aby wykonywać loty w warunkach poniżej określonych przez naszą dokumentację. Więc nawet jakby organizator naciskał na nas, że słuchajcie, no ale potrzeba, no jest potrzeba taka, żeby polecieć, żeby to zrobić, to nie robiliśmy czegoś takiego, nie lataliśmy. A pokazywaliśmy, no jeżeli warunki, to najczęściej to było tak, że powiedzmy, no po drugi wariant, czyli ten wariant niski, to było 600 metrów. Jeżeli podstawa, chmur utrzymywała się na tych 600 metrach, to też mieliśmy bardzo fajny wariant, który mogliśmy wykonać. Czasami padał deszcz, czasami wiał mocny wiatr, czasami te warunki pogodowe podczas tego pokazu nam nie sprzyjały, bo tak jak mówiłem, deszcz był jakiś przelotny, gdzie musieliśmy omijać na przykład ten deszcz albo grupowo nie wchodzić w te opady. Więc nasz dowódca prowadzący starał się tak robić to wszystko, żeby te powiedzmy warunki atmosferyczne omijać, ale zawsze wykonywaliśmy. Były też kilka pokazów takich, że po prostu nie wystartowaliśmy, bo warunki nie pozwalały na to, żebyśmy wykonywali pokaz grupowy. Indywidualni sobie latali tam piloci, wykonywali loty tak, jak im powiedzmy tam dokumentacja pozwalała, a my niestety nie mogliśmy, bo podstawa była za niska albo po prostu jakieś zamglenie występowało i nie mogliśmy tego wykonywać. No i było nam smutno, no bo nikt nas powiedzmy z publiczności nie zobaczył, a po to przylecieliśmy powiedzmy do tej miejscowości, gdzie mieliśmy latać. Tak nawiązując do tego bezpieczeństwa, które trzeba zapewnić i sobie, i przede wszystkim też widzom, to jak uważasz, czy na przestrzeni lat, kiedy miałeś okazję na tych pokazach się pojawiać w roli pilota, czy bezpieczeństwo się zwiększyło? Czy organizatorzy nauczeni pewnymi po prostu zdarzeniami, które gdzieś tam wystąpiły, wprowadzali na przykład więcej obostrzeń dla pilotów albo dla widzów? Czy gdzieś to było na uwadze, czy raczej nie wpłynęło to aż tak na jakieś zmiany? Przy każdych pokazach, no, może jedną taką podstawową zmianą to jest, no, na przykład w Niemczech nie organizuje się pokazów od momentu, kiedy frecze trikolory się tam u nich rozbili i od tego momentu nie ma tam airshowów takich ogólnych, takich wielkich organizowanych, nawet jak się przelatuje przez Niemcy, jak lataliśmy i mieliśmy międzylądowania gdzieś na lotniskach niemieckich, to od razu kontroler Tower wspominał, że stop show, no show,
żebyśmy nic nie pokazywali, tylko grzecznie przylecieli, rozpuścili się i wylądowali. Przy każdych pokazach, gdzie coś się wydarzy, gdzie coś, powiedzmy, nawet nie chodzi już o katastrofę, ale przy każdych pokazach każdy organizator na następne swoje pokazy próbuje zorganizować to tak, żeby to było jeszcze bardziej, jeszcze te pokazy, żeby były jeszcze bardziej bezpieczne niż do tej pory. Głównie chodzi o publiczność, głównie chodzi o zabezpieczenie tej publiczności, a także piloci wiedzą, co mają robić. Zespoły wiedzą, co mają robić i zespoły latają tak, jak mają w dokumentacji i tak, jak na ile pozwoli organizator. Tak jak u nas na przykład, też mamy w Polsce swoje obwarowania, że nie możemy zniżać się do takiej wysokości albo do innej wysokości. Niektórzy piloci mają zgodę na to, że mogą latać na wysokości nawet zero. Ale to tylko za zgodą, jeżeli ma taki papier i za zgodą Urzędu Lotnictwa Cywilnego i za zgodą organizatora. Także wszelkie warunki bezpieczeństwa są przez cały czas podwyższane do góry, żeby te pokazy były jak najbardziej bezpieczne i żeby wraz z tym bezpieczeństwem był pokazywany jak najlepszy kunszt pilotażu wszystkich uczestników pokazów. Jak to się w ogóle stało, że zostałeś pilotem wojskowym, a potem pilotem zespołu akrobacyjnego? Czy wiemy, że samo dostanie się na pilota wojskowego to jest już skomplikowany proces, natomiast jak potem to wygląda w przypadku przejścia do zespołu? Czy jest jakaś specjalna selekcja, czy to dowódcy wybierają, czy trzeba gdzieś zgłaszać do tego? Jak to działa? W ogóle pilotem to zostałem. Najpierw potrzebna była decyzja na to, czy chcę być pilotem, czy nie, więc na czwartym roku, w czwartej klasie liceum ogólnokształcącego zadecydowałem, że spróbuję dostać się do, wtedy to był jeszcze WOSL, czyli Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza. No i pojechałem na badania, przeszedłem wszystkie badania, aczkolwiek z 25 kandydatów na badania zostałem sam jeden. Po badaniach egzaminy zdałem. Po egzaminach lotnicze przysposobienie wojskowe, czyli taka wstępna selekcja, lataliśmy w aeroklubach wraz z kolegami w różnych aeroklubach i tam instruktorzy aeroklubowi nas sprawdzali, czy będziemy się nadal nadawać do latania na samolotach, czy potrafimy się utrzymać, jak ja to mówię, w powietrzu. Po tym wszystkim szkoła, 4 lata szkoły, 3 lata latania, czyli pierwszy rok to był nauka, druga połówka roku też nauka, później połówka praktyk, połówka nauka, połówka praktyk, połówka nauka, połówka praktyk i czwarty rok szlify oficerskie, później przydział do jednostki, czyli ja trafiłem do Dęblina na instruktora pilota. I od tego momentu szkoliłem się jako instruktor pilot i szkoliłem się też do klasy pilota. Każdy pilot, który podwyższa swoje umiejętności, dostaje, powiedzmy, po zdanych egzaminach i po wylatanych odpowiednich ćwiczeniach godzinach odpowiedniej ilości, otrzymuje klasę pilota. Trzecia klasa pilota to jest ta taka najniższa, którą się dostaje po ukończeniu szkoły, później jest druga klasa, pierwsza klasa i klasa mistrzowska. I tak szkoliłem się przez cały czas, aż zdobyłem tą klasę mistrzowską i w 2001 roku dostałem zapytanie, poproszony przez dowódcę zespołu, czy chciałbym latać z zespołem. Nie wiedziałem, czy się nadaje do takiego latania zespołowego, bo to nie tylko zespołowego, bo to indywidualnie też się wykonuje te loty. Poleciałem razem z dowódcą zespołu, wykonaliśmy parę lotów.
Wykonaliśmy także loty takie parą, żeby zobaczyć, czy się dobrze trzymam z której strony, czy z lewej, czy z prawej strony się trzymam samolotu prowadzącego. Jak się trzymam. No i później taki zespół się spotyka, a ja czekam za drzwiami i mają i oni podejmują decyzję po rozmowach razem z dowódcą zespołu, podejmowali decyzję, czy przyjmujemy do zespołu, czy nie. Okazało się, że dostałem się do zespołu i zacząłem latać jako prawy prowadzony. Byłem szkolony przez pułkownika Bogdana Raka przez parę miesięcy i po różnych tam etapach ćwiczeń, które wykonywaliśmy, dostałem od niego uprawnienia na latanie jako prawo prowadzony i latałem za nim, jak on latał jako pierwszy prowadzony, ja latałem jako drugi prowadzony. Później jak pan pułkownik odszedł do cywila przysłowiowego, to ja wszedłem jako na pierwszą rękę i zacząłem latać jako pierwszy prowadzony. No i tak aż do 2012 roku, kiedy odszedłem już na emeryturę, ale przez ten czas wyszkoliłem kilku uczniów, jeżeli chodzi o latanie w zespole, także wyszkoliłem sobie i zamienników, więc mogłem na spokojnie odejść na emeryturę w 2012 roku i później już przyglądałem się tylko z ziemi, jak biało-czerwone iskry latają, a teraz przyglądam się, jak wirtualne biało-czerwone iskry latają. To pytanie teraz będzie takie, które troszeczkę się pojawiło już w instytucji. W swojej karierze lotniczej miałeś jakieś niebezpieczne sytuacje, sytuacje awaryjne, w których musiałeś podejmować kluczowe decyzje, dzięki którym zależało twoje na przykład życie albo to, że samolot będzie cały na ziemi? Czy miałem takie sytuacje? Były sytuacje takie drobne, tam, że podwozie nie chciało się schować na przykład. Jedna z niebezpieczniejszych sytuacji to była też taka, że jak lecieliśmy zawór w zbiorniku smugacza zaciął się i po prostu jak ten zbiornik smugacza jest taki, że tak powiem, taki prostokątny, to jak żeśmy wylądowali na ziemi, to okazało się, że on się zrobił prawie taki jajkowaty, okrągły, co groziło, nawet nie wiedziałem w powietrzu, że ten zawór się zaczął i nie mogło uchodzić z tego zbiornika powietrze, więc w każdym momencie mógł ten zbiornik wybuchnąć, no i bym już wtedy nie wylądował, jakby to się stało, na pewno. Nie wiadomo nawet, co by się działo wtedy w powietrzu, jakby ten zbiornik wybuchł, bo on jest na przedniej kratownicy i by się na pewno wtedy nic ciekawego, znaczy, no, na pewno by to było i stresujące, a mógłbym też zginąć. Z takich jeszcze też trudniejszych sytuacji to miałem jedną sytuację taką, że jak ja to mówię, w lotnictwie trzeba uważać i jednak pierwsza decyzja jest najlepsza i ją trzeba wybierać, a było to na treningu. Podczas treningu robiliśmy jedną figurę i mieliśmy się zebrać razem we czwórkę, no i później mieliśmy zrobić pazurki, które wy również robicie. No i miałem dołączyć do grupy, ale zobaczyłem, że jestem daleko, więc pierwsza moja myśl była taka, no to jest tylko trening, więc mogę odpuścić i nie będę dolatywał do grupy, odejdę, oni zrobią, ja później do nich dołączę. No ale był to niski wariant, czyli do 600 metrów, ale jednak sobie pomyślałem, no jak to nie dołączę, no muszę dołączyć, więc obroty max, spróbowałem dołączyć. Jak już dołączałem, nie spojrzałem na prędkość, okazało się, że prędkość mam zdecydowanie większą, więc wypuściłem hamulce, po wypuszczeniu hamulców znowu troszeczkę zostałem w tyle
I jak już oni byli na prostej i przystępowali do obracania samolotów, byli na górce i przystępowali do obracania samolotów i robienia pazurków, znowu myśl, może odpuszczę i nie będę tego robił, ale pomyślałem sobie, że polecę tak, jak oni lecą i jeszcze powiedzmy w tej górce przytrzymam trochę samolot i spróbuję zrobić ten obrót samolotu, żeby wejść do pazurków w miejscu, gdzie oni są, ale w tym momencie nie zerknąłem na pręt. No i jak obróciłem samolot, zacząłem zbierać po obróceniu i wychodzić w oś pasa, nagle czuję, że samolot mi zaczyna drżeć, że iskierka zaczyna drżeć, a jak iskierka drży, to znaczy, że zaraz może być nieciekawie i możemy utracić sterowność i wpaść w korkociąg. No i tak patrzę, faktycznie prędkość za mała, wysokie obroty maksymalne, zbliżam się do ziemi, zbieram ten drążek, iskra drży, znowu zbieram drążek, iskra nadal drży, no i tak powolutku starałem się wyprowadzić ten samolot z tego nurkowania i później tak patrzę na horyzoncie, widzę horyzont, później widzę wierzchołki drzew, później widzę wierzchołki krzaków i tak coraz niżej, a iskra nie chce iść do góry w ogóle, mimo tego, że się rozpędza, nie chce nabierać wysokości. No i tak już sobie pomyślałem w tym momencie, że chyba podziękuję chłopakom i będzie nagrana katastrofa samolotu TS-11 iskra na lotnisku podczas treningu, czyli mnie. Już też miałem takie myśli, że za chwilę powiem chłopakom, no to żegnajcie. Ale jeszcze raz pociągnąłem troszeczkę drążek na siebie i czuję, że iskierka zaczyna zabierać i zaczyna się podnosić do góry. Zeszło ze mnie powietrze. Zaraz po tym już nie robiłem dalej żadnych figur. Wylądowałem. Po wyjściu z samolotu wszedłem na domek pilota. Instruktor pilot, który nas obserwował z ziemi, tylko powiedział: Mariusz, ja mówię: Andrzej, wiem o co chodzi. I od tego momentu, jak żeśmy robili tą figurę, z której wyszedłem, a naprawdę to było już nie fajnie, od tego momentu zraziłem się do tej figury. I wyobraźcie sobie, że do końca już później moich lotów pokazowych nie zrobiłem tej figury. Mimo tego, że latałem później, żeby się przemóc, przełamać i latałem i z Jurkiem Leniem, latałem i z Tomkiem Łukaszczukiem na wyższej wysokości, żeśmy to robili, tą figurę, tylko nie parą, tylko najpierw samodzielnie, później parą próbowaliśmy to zrobić. Nie mogłem się przełamać, żeby później samodzielnie wykonać to już w grupie podczas pokazu czy podczas treningu, więc tutaj też dziękuję swoim kolegom, bo w tym momencie, jak ja nie mogłem zrobić tej figury, żeśmy przearanżowali troszeczkę program, że ja robiłem całkiem coś innego, a w moje miejsce wszedł inny kolega i oni to razem robili, a ja powiedzmy sobie gdzieś tam z boku czekałem i wchodziłem na przykład z wypuszczonym podwoziem, robiłem imitację na przykład do lądowania, imitację jak do lądowania z wypuszczonymi klapami i podwoziem, a oni robili wcześniej te pazurki, więc to była taka następna, ta jedna z najbardziej niebezpiecznych sytuacji, jaką miałem. Zespołu aktualnie już niestety nie ma, z uwagi przede wszystkim na wycofanie TS-11 Iskry ze służby w siłach publicznych. Jak się z tym czujesz? Czy przy okazji pożegnanego lotu jakaś tam łezka się pojawiła? Czy było to bardziej takie poczucie dumy, że byłeś częścią tego zespołu? Przy okazji mojego pożegnalnego lotu, tak, pojawiła się łezka. Pocałowałem iskierkę i pożegnałem się z iskierką. A przy tym ogólnym takim pożegnaniu iskry, bo to w zasadzie nie było pożegnanie zespołu, tylko to było typowego pożegnania zespołu biało-czerwonych iskier, nie było. Było tylko pożegnanie takie z piłami powietrznymi iskry, gdzie nasze biało-czerwone iskry latały i Sztara latała i Master później też wykonywał loty jako następca. Czy łezka się pokazała wtedy?
Wtedy pokazała się łezka też, jak podszedłem do swojej siódemeczki, która stała gdzieś tam przykryta pod chmurką i tak ją poklepałem, to wtedy tak. No i żal tego, że no czas spowodował, że już te nasze królowe polskiego nieba musiały odejść, to też no, żałuję człowiek, żałuję, że już nie ma następców, nie ma możliwości, żeby ta iskra wykonywała loty, jeżeli chodzi o siły powietrzne i że ta iskra, bo są jeszcze sprawne i chyba 3 iskry czy 4 są sprawne, jeżeli chodzi o resursy, że też nie ma komu przejąć tych iskier, żeby one jednak pokazywały się do momentu, aż całkiem wyjdą do ich resursy, żeby się pokazywały na polskim niebie, ewentualnie Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła. Oni mają szare iskry, oni pokazują to, te samolociki. I zawsze jak słyszę ten dźwięk tej naszej iskry, to tak z wielkim sentymentem patrzę na te samoloty, które latają. Nawet po odejściu na emeryturę, też jak wsiadałem do iskry, to tak patrzyłem na te przyrządy, patrzyłem na wszystko, co jest w kabinie i tak kiedyś na któryś pokazach żona tak stanęła obok mnie, ja mówię, o popatrz, tu włączam i lecimy. No, także jeszcze człowiek pamięta, powiedzmy, czynności, jakie trzeba wykonywać. Nie wiem, jakby było teraz z lataniem, ale żal, że ta nasza iskierka w barwach biało-czerwonych również nie lata w powietrzu. A jak już miałeś okazję nią latać, to jak to było? Czy to było łatwe i przyjemne doznanie? Czy było trochę walki z tym samolotem? Opowiadałeś przed chwilką o tym, że iskierka sygnalizowała, że zaraz może lekko za bardzo opaść drganiem. To pytanie, czy ona tak dbała o swojego pilota tak na stałe? Czy były takie momenty, że trochę brakowało jej czegoś? No, jednego, czego najbardziej brakowało iskrze, to mocniejszego silnika. Najpierw latała na SO3, później latała na SO3W, który był troszeczkę mocniejszy, to już lepiej, ale jednak brakowało tego mocniejszego silnika, brakowało takiego, powiedzmy, krótszego czasu akceleracji, czyli wejścia z minimalnych obrotów na obroty maksymalne. To mówię, jeżeli chodzi o latanie w zespole, tego nam brakowało. Bo tak, jeżeli chodzi o latanie typowo instruktorskie i nauczanie podchorążych do latać na tym samolocie, to iskra była, jak na ten czas, w którym służyła, to była naprawdę bardzo fajnym, bardzo dobrym samolotem do szkolenia. Wiele wybaczała i można było się naprawdę nauczyć na niej normalnego, prostego pilotażu, średniego pilotażu, wyższego pilotażu, w zasadzie wszystkie rzeczy, które taki podchorąży musiał się nauczyć w powietrzu, można było na iskrze wykonać. Strzelanie z działka na poligonie, bombardowanie. Także iskra była takim uniwersalnym samolocikiem, który naprawdę sobie na ten czas dawał radę i bardzo dobrze się latał, jeżeli chodzi o szkolenie podchorąży. Też właśnie to, co mówiłem. Jeżeli dochodziło do przeciągnięcia, potrafiła ostrzegać, jeżeli była prędkość za mała, ktoś pociągnął mocniej za drążek, czyli przeciągnął, zbliżał się do przeciągnięcia tej iskry, więc ona w tym momencie zaczynała drżeć, więc wystarczyło tylko odpuścić drążek i ona nabierała spokojnie prędkości, już wtedy popatrzeć na prędkość, aha, mam za małą prędkość, więc muszę uważać, muszę ten samolocik rozpędzić. Jeżeli chodzi o latanie w zespole, to już nie była takim łatwym samolotem, bo była bardzo wrażliwa, co jest, bo no jest lekkim samolotem. No i to, co wcześniej powiedziałem, akceleracja, czyli nadążenie, powiedzmy, za całą grupą, ta akceleracja silnika no jest potrzebna. Wy sobie teraz tutaj podczas latania na symulatorze jako wirtualna biało-czerwone iskry tam dopchniecie obroty i w zasadzie jesteście na miejscu.
My musieliśmy myśleć, w którym momencie dopchnąć obroty, aby ta iskra zdążyła się rozpędzić i żeby jak Jurek wprowadza do przewrotu, żeby być na pozycji i cały czas się utrzymywać jako na przykład prawy, gdzie wiadomo, że iskra idzie do góry, czyli będzie traciła prędkość, więc trzeba było myśleć, jak tu ustawić obroty już wcześniej, żeby nadążyć za Jurkiem. Też była bardzo wrażliwa, jeżeli chodzi o latanie takie zespołowe na turbulencje, więc jak wychodziliśmy na treningi czy na pokazy, patrzyliśmy gdzieś jakieś kumulusy albo jakiś mocniejszy wiaterek się pokazywał, no to już troszeczkę drżeliśmy, no bo wtedy te samoloty nasze już skakały i tak jak w tej turbulencji. No a utrzymać się tak lekkim samolotem w takiej turbulencji jest naprawdę nieciekawie, zwłaszcza temu drugiemu prowadzonemu, bo pierwszy prowadzony ma zawsze łatwiej, ale wiadomo, jak pierwszy prowadzony zrobi mały błąd, no to ten drugi prowadzony już więcej. Ten jego błąd, powiedzmy, nie tyle błąd, co jego ruchy muszą być większe, żeby nadążyć za tym prowadzącym. Także iskra w dwóch wydaniach. W jednym wydaniu do szkolenia bardzo fajny, bardzo miły samolot, a do latania w zespole bardzo wymagający samolocik. Tak sobie myślę, że z punktu widzenia wykorzystania energii własnej w trakcie lotu na to wszystko, to musiało być mega tak naprawdę męczące, bo z jednej strony fizycznie było to męczące, a z drugiej strony trzeba myśleć cały czas o całym zespole, o formacji, a oprócz tego jeszcze planować, jak się w danej sytuacji zachować wcześniej, żeby coś się udało, nie? Takim locie to myślę, że sporo problemów można było się pozbyć. No tak, jeszcze trzeba to wziąć pod uwagę, że iskra nie ma klimatyzacji. Iskra ma tylko nadmuch powietrza, który jest tam z któregoś stopnia sprężarki pobierany do kabiny. Jak ustawiamy żeby był nadmuch zimny, to nie jest zimny, to jest ciepły. Jak ustawiamy, żeby był ciepły, to nie jest ciepły, to jest gorące, a jak jest ustawiony na gorący, to jest bardzo gorący nadmuch. Więc jeszcze przy zahermetyzowanej kabinie, przy 28-30 stopniach na zewnątrz, to czasami jak miałem przysłonięty okular, więc pot lał się z czoła, mimo tego, że mieliśmy założone pod kaskami, kaski są wyłożone skórą, a oprócz tego mieliśmy jeszcze podszlemiki, te bawełniane, które też miały wsiąkać ten pot, ale to nie wystarczało. Pot leciał do oczu, płynął do oczu i nie można było sobie pozwolić na to, żeby przetrzeć to oko, no bo cały czas trzeba było trzymać drążek albo dźwignię sterowania silnikiem, więc piekło, ale trzeba było lecieć dalej i trzeba było to przetrzymać. Dopiero później jak gdzieś rozchodziliśmy się gdzieś na boki i każdy gdzieś tam powiedzmy oddzielnie już sobie latał, wtedy przyłbica do góry, przetarcie oczu, no i dalej latamy. Jeżeli chodzi o właśnie to zmęczenie w kokpicie, ten pot, to jak z tymi przeciążeniami w iskrze? Czy robiło się, że tak powiem kolokwialnie, ciemno? Zdarzało się? Jak to wyglądało? Przy nauce podchorążych, tak, zdarzało się, że się robiło ciemno, zwłaszcza w figurach pionowych, no bo iskra ma mały zapas ciągu, znaczy jeśli ma mały zapas ciągu i trzeba było to wszystko nadrabiać przeciążeniami. Żeby utrzymać odpowiednią prędkość w górnym położeniu, no to trzeba było założyć to przeciążenie troszeczkę większe. No i czuć było to przeciążenie. Czasami pod chorążemu się pokazywało, jak to przeciążenie takie mocniejsze działa na organizm, że zaczyna się wzrok zwężać. No i tak to się działo. Przy figurach grupowych, już teraz przechodząc do zespołu, przy figurach grupowych nie można było sobie pozwolić na to, żeby dopuścić do tego, żeby powiedzmy no, stracić przytomność podczas jakiejś figury, więc prowadzący tak prowadził grupę, żeby
wszystkie parametry były zachowane, a też, żeby nie było za dużych przeciążeń. W momencie, kiedy rozchodziliśmy się i każdy tam wykonywał swój jakiś element, tak jak na przykład solista, no to solista, żeby wiadomo, żeby zmniejszyć promień zakrętu i nie robić tego takiego promienia jak na migu 21, że nie widać jego, więc musiał założyć duże przeciążenie, żeby szybko zawrócić, ewentualnie zrobić jakiś wiraż czy jakąś inną figurę. My podczas robienia na przykład Jordana, tak samo jak i wy robicie tego Jordana, też zwłaszcza ci dwaj, którzy są prowadzeni, jak żeśmy się mijali tak na boki, więc tutaj też zakładaliśmy duże przeciążenia i w pewnych momentach było tak na sekundy, że robiło się ciemno w oczach, ale ciemno w oczach się robiło, ale to było takie ciemno w oczach cały czas kontrolowane. Czyli wiedziałem, że muszę pociągnąć raz, ciemno w oczach, zaraz odpuszczę, zrobi się jasno, już muszę wyprowadzić do powiedzmy poziomego lotu, podciągnąć do góry i w momencie, kiedy wyprowadzało się do tego poziomego lotu, to już wszystko się widzi, wzrok wracał z powrotem, ale to były ułamki sekund. No i wraz z tym duże przeciążenia, co powodowały, mimo tego, że człowiek powiedzmy i napinał mięśnie nóg i napinał mięśnie brzucha, więc czuć było to przeciążenie na kręgosłupie i w głowie, ale to były tylko takie ułamki sekund i trzeba było to zrobić, no, nie było przeprość. Miałeś okazję robić wiraż odwrócony, czy nie? Tak, miałem taką przyjemność zrobić wiraż odwrócony. Poleciałem kiedyś z Maćkiem, naszym solistą, z Maćkiem Kopielem, poleciałem na jego trening, wybrałem się, no i powiedziałem, że więcej już nie będę leciał. No nie dziwię się, to musiało być ciekawe odczucie. Maciek po prostu do zrobienia tego lotu odwróconego, znaczy w wirażu w locie odwróconym, był przyzwyczajony już do tego. Ja nie byłem przyzwyczajony, mimo że byłem przypięty mocno, mimo że to jednak czułem tą krew odpływającą do głowy i w pewnym momencie już powiedziałem Maćkowi: Maciek, przepraszam, ale już wystarczy. Więc nie było to dla mnie przyjemne, więc wolę, jak są te dodatnie przeciążenia działały na mój organizm niż te ujemne. Wtedy poczułem, jak wygląda pilotaż Maćka, poczułem na własnym organizmie i poczułem, jak on to wszystko przeżywa i on to wszystko czuje i powiedziałem, dlatego powiedziałem, że Maciek, już dziękuję, raz się przeleciałem, już więcej nie zobaczyłem, jak to wygląda i szacuneczek. Mieliśmy okazję zaprezentować Ci nasze pokazy. Miałeś też okazję przetestować nasz symulator, łącznie z Google'em VR. Co sądzisz o tym? Trudno pytać o jakieś podobieństwa z prawdziwym lataniem, bo pewnie ich za dużo nie ma, ale co o tym wszystkim sądzisz, o tej naszej, powiedzmy, działalności? No, może taką, mi się wydaje, że bardzo fajną rekomendacją tego to będzie to, że chciałbym jeszcze wrócić do Was, gdzieś się z Wami spotkać, jeszcze z Wami polatać. Bo bardzo mi się to podobało, to latanie, bardzo mi się podobało odwzorowanie w ogóle iskry, tak jak założyłem te gogle i przyglądałem się odwzorowanie iskry, powiedzmy właściwości lotne tej wirtualnej iskry, jak potrafi się utrzymać w szyku, jak to wszystko bardzo ładnie ułożyliście dzięki temu programowi. No i sam wasz pokaz to jest, powiem, no, najwyższej klasy. Patrząc na to, jak latacie, jak wykonujecie te wszystkie figury, to jest naprawdę też chylę czoła. Zresztą po ostatnim spotkaniu w muzeum
w Dęblinie. Też wszyscy piloci tak to samo powiedzieli, że wspaniałą pracę wykonujecie. I chętnie przelecę się jeszcze nie raz z wami, jeżeli będę miał taką możliwość. Tylko teraz już powiedzmy chciałbym polatać tak naprawdę w szyku, zobaczyć jak to naprawdę wygląda, bo wtedy to sobie polatałem tak powiedzmy Iskrą, troszeczkę to przez moment lecieliśmy w szyku, a później już tak próbowałem nią polatać indywidualnie. No i jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony z tego latania, no i z tego odzwierciedlenia i ziemi, i powiedzmy samego samolotu, jak on wygląda, jak reaguje, jak powiedzmy, no nic zadać, nic unieść. Same plusy i gratuluję wam, że zaczęliście, że próbowaliście odwzorować biało-czerwone iskry, a robicie to naprawdę. Tak jak nawet czasami, jak patrzę, jak latacie, jak widzę ten prawy prowadzony, czy lewy prowadzony, jak tam gdzieś zrobię, jakby to mówiliśmy, mantę, czyli gdzieś z skrzydełką przy obracaniu gdzieś mu tam zostanie podwieszone. I tak mówię, no ale że co, że ja tam lecę? Bo czasami też się takie coś zdarzało. Więc naprawdę ja chylę czoła i jestem przeszczęśliwy, że prowadzicie taką działalność i latacie na tych iskrach wirtualnych. Ty, kiedy miałeś okazję się szkolić, to pewnie zupełnie inaczej wyglądają już teraz młodzi nasi adepci sztuki latania wojskowego. Natomiast pytanie, jak uważasz, jak ważne to jest dla pilotów w trakcie przeszkolenia? Jak to wyglądało ze twoich czasów? I jak dużo się zmieniło? Czy kiedyś to szkolenie wirtualne, powiedzmy w symulatorach, było tylko takim dodatkiem, a teraz stało się takim jakby jednym z głównych elementów szkolenia? Za moich czasów to w zasadzie nie było aż takich możliwości, jak teraz są. Bo ja latałem, jeżeli latałem na symulatorach, to latałem na symulatorach, gdzie nie było odzwierciedlenia tego, co się dzieje na zewnątrz w kabinie. W zasadzie to było latanie po instrumentach, po przyrządach i leciało się najczęściej, to tak wyglądało, jakby się leciało, wykonywało loty w IFR-ze i trzeba było wystartować, obrać jakiś kurs do strefy. Oczywiście wcześniej było przygotowanie, jak mam to wykonać, jak mam ten lot wykonać. Lot do wznoszenie, lot do strefy przez określony czas. Oczywiście nie widziało się obiektów na ziemi, więc po czasie do lotu poziomego wykonywało się jeden wiraż, drugi wiraż, jakieś nurkowanie, górka, nurkowanie, zwrot bojowy, znowu jakieś wiraże, no i w zasadzie wracało się do... Można było spróbować zrobić pętlę, można było zrobić zwrot bojowy, ale to już nie było to, co teraz. Teraz to już jest bajka, jeżeli chodzi o symulatory lotów, o odzwierciedlenie tego całego lotu. Teraz można takiego podchorążego, jeżeli jest przygotowanie do lotów, takiego podchorążego wziąć ze sobą na symulator i sprawdzić go, jak on lata na symulatorze, jak on wykonuje to ćwiczenie. Przekazać mu swoje uwagi, żeby to robił tak, ewentualnie żeby tutaj uważał. Może znowu wsiąść do tego symulatora i wykonać ten ląd. Instruktor może się temu przyglądać przez cały czas i może sprawdzić również tego podchorążego, czy on faktycznie wykona to zadanie tak jak ma postawione na briefingu. I nawet można się podjąć tego, że po takim sprawdzeniu to on może wsiąść i mógłby na spokojnie wsiąść i wykonać to ćwiczenie samodzielnie, aczkolwiek jeszcze tak daleko nie idźmy. Najpierw niech polata z instruktorem, najpierw niech instruktor jego sprawdzi, a później dopiero... Ale symulatory pozwalają na to, żeby jeszcze bardziej nauczyć podchorążych, uczniów, czy nawet sami instruktorzy, czy piloci, którzy latają, mogą doszkalać się na spokojnie na tych symulatorach, które teraz
teraz można spotkać w kole lotniczej, czy w jednostkach, w bazach, w których latają inne samoloty. Czy gdybyś mógł cofnąć czas, to czy zmieniłbyś jakoś swoją ścieżkę kariery lotniczej, czy na przykład nie zdecydowałbyś się na zostanie pilotem akrobacyjnym w zespole? Czy uważasz, że to był dobry wybór? I drugie pytanie, jeszcze nawiązując do tego, czy teraz po czasie na przykład to latanie akrobacyjne, te przeciążenia odbiły się jakoś na zdrowiu twoim? Polecam wszystkim taką ścieżkę, jaką ja przeszedłem, jeżeli chodzi od momentu liceum do momentu zakończenia mojej działalności w wojsku, moim do momentu zakończenia latania, bo to był wspaniały czas, który spędziłem na szkole, wspaniały czas jako pilot już sił powietrznych, jako pilot instruktor, a później uwieńczeniem tego całego mojego latania i tego oddania wojskowemu lotnictwu było właśnie latanie w zespole akrobacyjnym, więc no cóż tu można sobie więcej wymarzyć, kiedy doszło się do tego najwyższego stopnia wyszkolenia i najwyższego stopnia latania, jakim jest latanie w zespole akrobacyjnym. I jestem szczęśliwy, że mogę coś takiego wykonywać i latać w zespole akrobacyjnym, co było taką wisienką na torcie mojej całej kariery lotniczej w wojsku. Jeżeli chodzi o zdrowie, no to każde takie latanie wśród pilotów, którzy latali na iskrach, każde takie latanie odbiło się na ich zdrowiu, zwłaszcza na kręgosłupach. Na kręgosłupie szyjnym, na kręgosłupie, na całym, można powiedzieć, kręgosłupie. No bo my, żeby polatać na iskrze, żeby naprawdę polatać, no to trzeba latać również na przeciążeniu. F-16 czy MiG-29, oni mają, te samoloty mają taki zapas ciągu, że w zasadzie można powiedzieć, że latają na silnikach. Poza tym jeszcze piloci mają te ubiory przeciwprzeciążeniowe, a na iskrze nie ma czegoś takiego jak ubiór przeciwprzeciążeniowy i każde przeciążenie jest odczuwalne na każdym fragmencie ciała. Więc tak, do tej pory czuję, powiedzmy, ale nie żałuję oczywiście tego swojego latania, ale czuję w kręgosłupie, że coś tam jest sami nie tak. Czy masz jeszcze jakieś marzenia lotnicze? Czy na przykład miałeś jakieś w trakcie swojej kariery i je udało ci się spełnić? Czy jest jakiś niedosyt, czy coś jeszcze może się wydarzyć? Albo coś chciałeś, żeby się wydarzyło, a już niestety nie będzie okazji? No tak, no moim marzeniem jeszcze kiedyś to było przelecieć się na MiG-29. Nie udało się. Aczkolwiek byłem bardzo blisko, no ale warunki atmosferyczne nie pozwoliły na to, żebym mógł polecieć. Jak byliśmy na przebazowaniu całym zespołem w Mińsku Mazowieckim, już prawie siedziałem w MiG-29, ale się nie udało. To było moim marzeniem, bo uważam, że dla mnie ten MiG-29 to jest najpiękniejszym samolotem. Mimo tego, że teraz no, zostawmy polityczne układy, jest najpiękniejszym dla mnie tym samolotem i tego żałuję, że mi się nie udało przelecieć na nim. Przeleciałem się na Alfa Jetcie z tych takich innych samolotów i byłem bardzo zadowolony z tego lotu. Po przesiadce, że tak powiem, z Iskry na Alfa Jetta, to poczułem się tak, jak kiedyś latałem na Limie 5 i ten samolocik pięknie chodził w powietrzu. Zrobiliśmy razem z kolegą walkę powietrzną. Oczywiście my byliśmy w drugich kabinach, a nasi koledzy z Francji byli jako nasi instruktorzy w pierwszych kabinach i czuwali, żeby wszystko było ok. A myśmy zrobili taką pozalacyjną małą walkę powietrzną razem z kolegą i byliśmy bardzo zadowoleni z tego. No i
Czy jeszcze coś? Na razie do lotnictwa mnie jakoś za bardzo nie ciągnie, aczkolwiek mówi się, że pilotem jest się przez całe życie, czy jest się latającym, czy nie latającym, ale jest się pilotem. No teraz prowadzę już spokojne życie emeryta i tak czas pokaże, zobaczymy. Nie ciągnęło się nigdy do akrobacji w General Aviation? Część pilotów wojskowych, czy też pilotów cywilnych lubi sobie spędzić czas na jakiejś ekstrze, czy innych akrobacyjnych samolotach, czy to na piknikach lotniczych, czy po prostu sam dla siebie? Nie, nie. Po prostu jak... Wystarczy. Tak. Już tak trochę przez ten czas, przez który latałem na samolotach, na Iskra, powiedzmy, latałem w zespole, to się wyszumiałem, więc teraz nie. Wystarczy. Dziękuję bardzo za wywiad, za poświęcony czas, za tą rozmowę, wiele ciekawych historii, które tutaj miałem okazję usłyszeć od Ciebie i nasi widzowie również. Mam nadzieję, że to nie koniec naszych spotkań. Mieliśmy okazję się poznać przy okazji pierwszej wizyty w Instytucie Lotnictwa. Tutaj zdradzę widzom, że Mariusz został oficjalnie członkiem naszego zespołu niedawno, stąd też koszulka nasza. Także mam nadzieję, że będziemy tą współpracę rozwijać i będziecie mieli okazję słyszeć i widzieć coraz więcej takich naszych różnych akcji. No i chyba sobie kupię gogle i będę razem z wami latał. Jako z drugiej kabiny. Zapraszamy serdecznie. Też, to warto wspomnieć, że niedawno Mariusz wraz jeszcze z kolegą Darkiem Karwowskim mieli okazję oglądać nasz trening i przekazali nam dużo cennych uwag, które mogliśmy sobie wdrożyć, żeby jeszcze lepiej prezentować nasz zespół, bo kto jak nie oni wiedzą najlepiej o tej wiązance, którą prezentujemy. Zgadza się. Ja już was parę razy widziałem, a Darek Karwowski, jak was pierwszy raz zobaczył, to był zachwycony. Wierzył, że tak to można zrobić.